Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest niedziela, 24 kwiecień 2022 i w ten kwietniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego miejsca. Godzina 6.21, zalew na Szydówku, czyli zalew kielecki, inaczej zwany Kielcok. I oto w tym miejscu, o tej porze, w niedzielny dzionek, czyli jeszcze wolny weekend, raz w miesiącu, przy moim systemie pracy, nakręcę dla Was jakiś materiał. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Tak, widzicie, drodzy Państwo, parasol rozłożyłem. Tak zapowiada się dzisiaj pogoda. 80% na deszcz. Zobaczcie sami. Więc musiałem się zaopatrzyć w parasol, tak aby nie zmoknąć. No i posiedzimy na zalewie kieleckim. Zobaczymy, co uda się złowić. Potencjał jest. I zobaczymy, jak to będzie z tymi rybkami. Przede wszystkim, tak widzicie, zapowiadają u nas deszcze, ale to dopiero jak z mapy jest 7, 8, 9, 10, zobaczcie sami. To dopiero gdzieś tak intensywne deszcze od godziny 13. 13, 14, 80%, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Koło 19 spadnie, ale między 13 powiedzmy a 18, między 13 a 18 będzie padało na bank, więc dlatego to schronienie. A posiedzę większość dnia, z tego względu, że dzień wolny raz w tygodniu, więc wczoraj rozpoczęcie sezonu swoim kołem, czyli koło Iskra, Kielce, na Wiślicy, no i dzisiaj też postanowiłem wybrać się z dwoma gruntowkami na zalew kielecki. No i zobaczymy. Siedzimy, wędkujemy i zobaczymy, co i jak. Więc jeszcze raz zapraszam wszystkich widzów na najnowszy film w moim wykonaniu. A co uda się złowić, zobaczycie to. Tak, widzicie, ładna słoneczna pogoda, a po południu opady deszczu. Ale to mnie nie wystraszyło. Znacie mnie, drodzy Państwo. Ja nie wybieram pogody na ryby. Jadę na ryby wtedy, kiedy mam wolne i kiedy mogę. Drodzy Państwo, więc dlatego ten wypad. I miejmy nadzieję, że coś się złowi. Może jakieś wskazania będą, może jakieś fajne rybki się połowi, ale to zobaczymy sami. Siedzę i czekam, czekam. Później będę miał słońce z prawej strony, to akurat nie będzie mi przeszkadzać. A na tą chwilę czekamy. 6.32 z 20 minut i przerzucam. Więc branie i mamy pierwszą rybkę. Spadła. Nie, jest. Do brzegu idzie. Do brzegu idzie. Może być karp. Może, drodzy Państwo, być karpik. Albo lesio. Zobaczymy. Chodzi, chodzi. Więc nie ma co szaleć. Coś fajnego.
Na karpia nie bije mi. Może być duży lesio, bo tu są duże leszcze. Ale najważniejsze, że coś jest. Woda PZW mojego koła, czyli zbiornik, którym opiekuje się moje koło, Iskra Kielce, do którego należy. I tak, pierwsza ryba z Kielcoka. Tylko zobaczymy, co. Branie intensywne. Zobaczcie, godzina 6:40. To nie będzie chyba karpik. No nie widziałem, ale coś ładnego jest. Trzeba trochę pomęczyć, bo jest mały. 12 haczyk specjalis. A nie chcę wyrwać jej. Karpik, chyba pełnoludzki. Jest, czyli jak widzicie, machaj wędą ryby będą, czyli pyzuś, machaj wędą ryby będą. Sześćdziesiątka, sześćdziesiątka, drodzy widzowie. Czyli zero. Cztery i pół. Cztery i pół kilo. Więc... dziękuję ci. Dziękuję ci za walkę. Dziękuję ci za walkę. I jest pyta. 40. Widzicie w tej pozycji. 40. To ryba miała 4,10 kg. No, czwóreczka. Czwóreczka wpadła. 60 cm czwóreczka na dzień dobry z Kielcoka. Godzina 7:31, drodzy państwo. Czekamy, czekamy, zaraz zmienię
przynęty, czyli przynajmniej lewą, prawą, czerwoną zmienię na kolor żółty. Teraz jest pomarańczowa i zmienię na żółtą. Zobaczymy, co żółta przyniesie, czy da jakiś rezultat. No ciepło, fajnie, no ale wiecie, później ma padać. No a przed słońcem i deszczem już rozłożyłem sobie parasol i większość dnia do wieczora posiedzimy i zobaczymy, co jeszcze pyknie. Czyli dwa brania, ale jedna ryba i na wejściu taki karpik 60 cm, 4 kg z kielcoka. Więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Wędkujemy dalej i czekamy jeszcze na jakieś wskazania, brania, no i może fajne rybki. A więc siedzi na żółtą coś, zobaczymy tylko co. Jak jeszcze będzie, bo poczuła, nie jest coś. Mamy coś, coś bije niedużego. Może być mały karpik, no albo nieduży leszczyk, coś małego. Tu jest plecionka, to muszę. Uważać, żeby ryby nie spadły, bo tu jest plecionka. A więc w czasie holu zmiana baterii. Nie wiem, czy ryba jest. Wysiadła bateria. Tak czasami bywa, ale ryba jest. Zobaczymy tylko co. Może być nieduży karpik. Bo na leszcza to mi nie wygląda. Oczywiście idzie do brzegu, nie pod słońce. Pokaż się, koleżko. Karpik chyba będzie. Mały. Nie, Japoniec. Ładny karaś. Czyli za czym, czy złoty? Nie. Muszę uważać tutaj, czyli zobaczcie, jaki piękny karaś. Szkoda, że nie złocisty. No już się odpiął, ale ładna ryba. Taki 39 i oto taki, drodzy państwo, piękny karaś, czyli Japoniec z wody PZW. Okej. Na drugiej branie. Co mamy? To jest coś niedużego. Coś małego, ale jest. Więc wyholujemy i obydwie naraz przerzucę.
krzaków tutaj po tych bobrach, gałęzi potopionych. I od razu dwie przerzucimy. Tu mamy niedużego pana Leszka. Więc wypuszczamy ryby i obydwie przerzucamy. Jest pytka. Jakieś pociągnięcie delikatne, obcierka, albo jakaś ryba jest zainteresowana tą żółtą przynętą. Ciepło jest, strasznie ciepło się zrobiło, ale tak mówię, po południu 80% na deszcz. No i zobaczymy, czy sprawdzi się pogoda, czyli o 13 ma padać, że to, no zobaczymy. A na tą chwilę wędkujemy i czekamy na kolejne rybki. Zmieniamy cukiereczki, tak aby wszczelić się z danym kolorem w danym dniu, czyli dzisiaj z przynętą. I zmieniamy co jakiś czas. No i pilnujemy, odpoczywamy, wędkujemy. Jest pytka. Czyli coś jest. Teraz zobaczcie, drodzy Państwo, hol pięknej ryby w przyspieszonym tempie. Jak ktoś chce zobaczyć całość, to jest osobny film pod tytułem PZW hol pięknej ryby. Więc zapraszam na oddzielny materiał. Ale wędkujemy dalej i miejmy nadzieję, że jeszcze coś pyknie. No. Czyli jest coś. Zobaczymy co. Czyli jest jakaś rybka. A coś niedużego. Coś małego. Leszek? No prawdopodobnie. Czyli, drodzy Państwo, taki Lesio skusił się na pikantną kiełbaskę. Nie inaczej. Więc oddaj przynętę, jak ja to mówię,
i baja. Baja. Ja zakładam z powrotem przynętę. Tak jak mówię, oszczędność musi być. I liczymy na jakiegoś karpia złowionego na pikantną kiełbasę z Sonu. A więc chmurki się robią pomalutku. Godzina 11:31. No i zobaczymy, czy sprawdzi się pogoda na dzisiejszy dzień nad Kielcami, czyli 80% na deszcz w godzinach popołudniowych. Przekonamy się, ale chyba będzie padać. Ale nam to nie przeszkadza. Schronienie mam, jak widzicie. Przygotowałem się na to. Najwyżej pokrowce jeszcze schowam pod parasol. I tak mniej więcej wszystko pochowane. I wędkujemy. Czekając jeszcze na jakąś fajną rybkę, branie. Poprawię sobie tylko, żeby żyłka się nie zahaczyła. Podbierak z tej strony tu blisko, bo nie wiem, która prawa czy lewa może być. Więc widzicie, wędkujemy. Zalew Kielecki, potencjał jest, ryba jest. Wystarczy tylko chęci, cierpliwość. No, cierpliwość przede wszystkim, łowiąc na takich wodach PZW. A kto będzie cierpliwy, zostanie w końcu wynagrodzony piękną rybą. Więc machaj będą rybą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Aż kij spadł! Aż wciągnął wędkę! Ale nie zapięło się, 12 haczyk mały, wiesz? Ale aż wciągnął wędkę! No! Drodzy Państwo, aż wędkę wciągnęło, spadła spod purek do klipa. Coś konkretnego, ale jedziemy dalej, drodzy Państwo, bo to już są nie przelewki, to już jest konkretne dzisiaj wędkowanie. No, branie do brzegu, no bawi się, bawi, no odjazd. Odjazd i co mamy? Nie, coś niedużego. No ale ściągamy i co by nie było, jakaś ryba jest, może leszczyk, prawdopodobnie będzie leszczyk, bo idzie jak, przepraszam za wyrażenie, jak szmatka, a leszczy tak przeważnie idą, coś tam bije, próbuje. No i co mamy, i tak mówię, lesio. Czyli machaj będą ryby. Będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Dobrze, taki baja. Płyń. Wędkujemy dalej. Może być karpik nieduży. To naprawdę nieduży, albo japoniec. Nie wiem, czy nie przeszedł przez tą. Albo leszczyk duży. No, to nie, coś słabo idzie. Jazia? Zobaczymy sami. Nie, łopata. Łopata. Czyli lesio już taki fajniejszy. Czyli lesio już taka ładna.
Łopata. Nieduży hak. Taka 50. Zaraz go zmierzę. Taki z 50 będzie miał, może. Pięćdziesiąt dwa. A więc taka 52 centymetry łopatka ląduje i nie ma to tamto. Nie ma żeboli. 52. Niech się to tleni. Baja. 52 zaliczone. Drodzy widzowie, godzina 13:12, o 13:00 zapowiadali deszcze. No i zobaczymy, czy się sprawdzi. Do 18:00 przynajmniej ma padać coś tam, ale wiecie, może być z opóźnieniem. No ale to jest chyba nieuniknione, tylko jeszcze musimy zdawać sobie sprawę, kiedy to nadejdzie, czyli te opady deszczu, a może to przegoni wiatr. No zobaczymy, na tą chwilę po tym leszczyku 52 cm wędkujemy dalej. I jest w pytkę. Zobaczcie, 14:04, zachmurzona, ale nie pada, nie pada dzisiaj, a tak straszyło. Kilka prognoz pogody oglądałem, zrobiłem rzuty ekranu, zobaczcie, nawet teraz godzina 14:00, 80% na deszcz. Powinno padać w Kielcach, a nie pada, a zalew kielecki jest w centrum Kielc. Na osiedlu Szydówek i tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze słonko się teraz przebija, ale nie pada. No i w pytkę, bo nie chciałbym zmoknąć. Zabezpieczenie mam, ale widzicie, tak zbierać się później pod wieczór w deszcz, składać to jak mokro, to nie za bardzo. No ale miejmy nadzieję, że przejdzie, nie będzie padać. W nocy może padać. A teraz wędkujemy dalej. I zestawy przerzucone. Piaskowa w gół z krylem oraz od Przemka wyblakła różowa salmon. Tak? Salmon. Też delikatnie upgrade'owałem ją, czyli w krylu i w gu wymieszane to razem, tak aby i zapach kryla był, i smuga z gu. No i zobaczymy, czy to przyniesie efekt, tak jaka kombinacja upgrade'owanych obydwu przynęt, czy to od Przemka, czy od Rindersa. A czy uda się coś złowić, zobaczycie to zaraz sami. A więc coś dopiero teraz pada, jest godzina 14:34, jakiś niewielki deszczyk dopiero teraz. No i według planu, zaraz zobaczę, do której to ma mniej więcej padać. Do której to ma mniej więcej padać? O 13:00 60%, 14:00 80%, 15:00 16:00 80%, 16:00
No, do 18, 19:40%, do 18 ma, że to padać. 24 kwiecień 2022, widzicie, tak to mniej więcej się prezentuje. Ale strachy na lachy. No i taki deszcz mnie nie rusza, parasol jest. No i wędkujemy dalej. Próbujemy coś złowić fajnego z tego kielcoka. I dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej i jest w pytkę. Dobrze ściągam solskiego przynętę wyblakłą, bo nie ma efektu. Zakładam Ringersa i próbuję coś jeszcze złowić po południu. Więc słabo spisuje się, drodzy Państwo, te przynęty, czyli zielona, różowa, salmony, jak to się mówi. No cóż, założymy teraz Match Pro Mango Duo i zobaczymy, czy to przyniesie jakiś rezultat. Match Pro Duo Mango i dipowana w słodkiej kukurydzy. A na drugiej założymy Ringersa i zobaczymy, co i jak. Zobaczcie, godzina 17:35, dopiero teraz zaczęło padać, ale żona dzwoniła, tam na osiedlu padało większy, a tutaj bokiem jakoś przeszło, ale widzicie sami, dopiero 17:36 i dopiero pada, a miało padać od 13:00. 80% na deszcz, no ale poszło bokiem. A, czyli 17:40, coś niedużego. Ale ściągamy. Deszcz pada, ryba przeszła chyba na drugą stronę. Co mamy? Lesio. Czyli nie będę już brudził podbieraka, moczył. Mamy lesia. Czyli taka fajna rybka, płyń, baja. Oddaj cukierka. Zakładamy na tego samego cukiereczka. Oszczędność musi być. I przerzucamy jeszcze zestaw. I jeszcze mamy godzinę gdzieś wędkowania. O 19:06 mam autobus. Więc tym 19:06 jadę. To jest 18:00, to jeszcze ze 40 minut powędkuję. 40 minut i będę się zbierał. I jest pytka. Tak, widzicie, to jest najmocniejszy dzisiaj deszcz. Godzina 17:44, najmocniejszy deszcz. No i trochę mi to nie pasuje, jak się wszystko przesunęło do przodu, to znakiem tego, że będzie coraz większy i nie przestanie. I nie wiem, jak ja będę pakował się za 40 minut, no ale zobaczymy. W razie co, zawsze można jechać później. Jesteśmy w Kielcach, autobusów jest pełno, więc jak nie przestanie przez 40 minut, to najwyżej później pojadę 19, 20. O 20, 21 nie ma problemu, bo w deszcz taki duży nie deszedł. No chyba, że już do rana będzie padać, to będę musiał. A na tą chwilę wędkujemy dalej. Przez długi czas nie było ryby, teraz wskazany jakiś leszczyk. No i spróbujemy coś jeszcze drapnąć. Czyli ciemno się zrobiło, ale przestał deszcz padać.
18, 19.06 mam. To z pół godziny jeszcze tak pomału się spakuje. Więc pół godziny wszystko zdarzyć się może. No jedziemy do domu. Czyli drodzy widzowie, widzicie, tak to leci. Mam jeszcze 15 minut. Tak, aby się nie rozpadało. Więc pomału kończę. Nic dodać, nic ująć. I tak to leciało, drodzy Państwo, jak pokazałem na filmie. Ryba była, ale się zbyła. Przyjdzie na nią czas innym razem. Trudno. I tak to leciało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza. Jadę do domu. Cześć.